Cześć kochani, kochane, witam Was serdecznie i zapraszam chyba do szybkiego filmu. Szykuję się właśnie do wyjścia. To jest takie, znaczy, no wyjście, normalnie wychodzę z domu, ale będę miała robiony makijaż, jakby idę do Bobby Brown teraz na Covent Garden właśnie i będę miała taką lekcję makijażu i w ogóle prezentację nowej kolekcji. Także chcę mieć makijaż lekki, żeby wyjść z domu, ale chcę, żeby ten makijaż był jak najbardziej minimalny i też łatwy do zmycia. Plus, dla mnie to jest minimalny make-up, a ja ostatnio tak na co dzień naprawdę chodzę w minimalnym make-upie. Jeżeli coś przygotowuję mocniej, to jest to moja cera, ale nie lubię zbyt mocnego krycia, lubię trochę glowu. I to, co często robię, to są mocne usta, które są dla mnie tak jakby takim akcesorium modowym. I tak przyciemniłam znowu włosy, bo tamten kolor już mi się strasznie, strasznie spierał, one były bardzo jasne. Natomiast teraz ten odcień, to są włosy bardzo zbliżone. Ten odcień, ten kolor włosów to jest coś bardzo zbliżonego do mojego naturalnego koloru włosów. A że włosy zapuszczam, to łatwiej będzie mi zapuścić po prostu coś naturalniejszego. I też jakoś lubię się w tym odcieniu, czuję się tak bardziej elegancko. Nie wiem, po prostu nie wiem. Być może to, że mam stonowane włosy, ciemniejsze, daje mi taką bardziej ramę dla mojej twarzy i też mogę bardziej eksperymentować z ubiorem, z biżuterią i nie wiem, jakoś tak po prostu. Każdy się zmienia, to się zmienia mnie. Dobra, to są produkty, których już tutaj używałam na kanale i mamy fokus na lekki, naturalny, niewidoczny make-up. Powiedzmy, że niewidoczny dla kogoś, kto się nie zna zupełnie na make-upie, ale oczywiście, jeżeli ktoś ma jakiekolwiek pojęcie o make-upie, to będzie widział, że mamy makijaż. Nie jest taki totalny no make-up, taki totalnie niewidoczny dla oka, ale jest to makijaż mega, mega minimalny. No i jedziemy. Ostatnio, teraz będzie dużo chyba takich minimalnych makijaży na moim kanale. Dobra, użyję sobie Skin Tint z Glossier, który ma. Tutaj mam sobie pierścionki, nie nawet się malować z pierścionkami. Czy też tak macie, że nie lubicie się malować, jak macie pierścionki na palcach? Użyję sobie Glossier Skin Tint. Ja mam odcień Dark i od razu ostatnio bardzo fajnie mi się sprawdza. To jest moja cera po pielęgnacji. Aha, nie przyniosłam tej pielęgnacji do pokazania, ale mam właściwie dokładnie to samo co w jakimś ostatnim filmie makijażowym, więc po prostu wszystko dam tutaj do opisu. Mam trochę koreańskiej pielęgnacji, mam tonik z kwasami, mam Fridge i mam krem rozświetlający z Sylveco, który jest super, użyłam go tutaj na boki mojej twarzy. I to jest ten Glossier Skin Tint, który ma bardzo delikatny odcień. Ja mam kolor Dark, który jak widzicie, Dark, czyli ciemny. On jest jakby w połowie ich linii kolorystycznej, mają chyba 5 lub 6 odcieni i ten odcień dark jest dokładnie w połowie. Także z pewnością możecie znaleźć coś jaśniejszego, ale też coś ciemniejszego. I on, widzicie, nie maskuje niczego na mojej skórze, ale daje taki przepiękny, jasny, a czy nie jasny, tylko ciepły, jakby glow twarzy. No wygląda bardzo fajnie, bardzo naturalnie, zero czegoś takiego jak pudrowość, odrobina glowu, ale nie jest to nic nachalnego. Powiedziałabym, że makijaż będzie bardzo, bardzo, bardzo właśnie naturalny i można go pomylić jakby z naszą własną skórą, że tak powiem. Także to jest Glossier. Potem użyję pod oczy też ich korektora właśnie Stretch Concealer, którego wczoraj właśnie użyłam w bardzo podobny sposób i nie przypudrowałam go, nic się z nim nie działo, użyłam go właśnie tak jak teraz. On jest bardzo kremowy, widzicie, ma średnie krycie, może się trochę zbliżę, jeżeli chodzi o moją mordkę. Ma średnie krycie, kryje trochę mojej niedoskonałości pod oczami, ale nie, jakby nie maskuje ich totalnie. Jest bardzo kremowy, jeżeli macie zmarszczki, cokolwiek pod oczami, to jest świetna rzecz. Nie pudrować, tylko po chwili, jakby przejechać, poprawiać po chwili, po godzinie, dwóch, spojrzeć. Jeżeli wam się jakby w załamaniu, w zmarszczkach zbierze, to można palcem sobie rozklepać bez problemu, tylko nie pudrować. I powiedziałabym, że to jest lżejsza, mniej kremowa, a bardziej taka, bardziej miękka konsystencja niż It Cosmetics Bye Bye Under Eye i ma też krycie, powiedziałabym, podzielone na pół, ale konsystencja też jest taka bardzo miękka, jakby It Cosmetics Bye Bye Under Eye, ale bardziej rozpuszczone, bardziej takie oleiste. Także jeżeli It Cosmetics było dla Was trochę za ciężkie, to jest coś delikatniejszego. I też fajnie właśnie pasuje, bo It Cosmetics ma tak mocne krycie, że aż czasami jest za mocne, jeżeli robimy taki bardzo minimalny make-up. A ten produkt ma krycie takie, że można stopniować, można go normalnie blendować w skórę. Więc po prostu tam, gdzie potrzebuję, wiem, że będę bardziej czerwona, potrzebuję odrobinę więcej krycia, tam sobie odrobinę tego korektora nakładam. Czyli oczy, ogólnie tutaj przy nosie, gdzie się robię czerwona, mogę sobie troszeczkę nałożyć na nos, ale
nie za bardzo, bo to jest produkt taki błyszczący, a ja na nosie jednak moja strefa też lubi przetłuszczać. No i troszeczkę na brodzie, żeby troszeczkę to wszystko ujednolicić. Wszystkie niedoskonałości przebarwienia są i mi w ogóle nie przeszkadzają, bo to jest moja skóra. Tyle. I po prostu nie ma potrzeby zakrywania takich rzeczy, oczywiście. Jeżeli macie potrzebę, to można wziąć korektor punktową, mały pędzelek i małym pędzelkiem dokładnie w miejsce, gdzie macie przebarwienie, wyprysk, coś takiego. Więc rozumiem, że macie, jeżeli macie więcej wyprysków, nieprzyjaciół na twarzy, jak ja to mówię, i nie jesteście tak pewne swojej skóry, to wolicie cięższą tapetę, ale spróbujcie coś takiego, bardzo lekki podkład, albo podkład, który już macie, nie musicie kupować nowego. Wymieszać z waszym kremem, czymś, czego używacie na co dzień, bardzo delikatne krycie, i potem wziąć wasz normalny korektor, albo mocno kryjący korektor, nawet ten z Revolution się sprawdzi, ja mam odcień 8,5, na mały precyzyjny pędzelek i tylko nakładać tak punktowo tam, gdzie chcecie to zakryć, blendować lekko palce, można leciutko przypudrować te miejsca. Spróbujcie, może się przekonacie i nie wiem, dla was, może da wam też pewności siebie, bo nie zawsze trzeba nakładać bardzo dużo makijażu, żeby ukryć albo podkreślić to, co chcemy ukryć bądź podkreślić. Także to jest to. Teraz nałożę Tadbury Hollywood Flawless Filter. Wiem, że ostatnio prosiliście mnie o tańsze odpowiedniki tych kosmetyków. Postaram się to zrobić. Charlotte Tilbury, szczerze mówiąc, nie znam niczego o tak niesamowitej, unikalnej formule. Oczywiście taki efekt będzie można uzyskać też innymi kosmetykami, ale no jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo unikalny. Użyj, to działa jak rozświetlacz, odrobina krycia, daje taki delikatny blur twarzy. Wygląda to bardzo, bardzo naturalnie. I tutaj jakby kluczem jest zero pudrowości, nie będziemy używali żadnych produktów pudrowych, bo dla mnie im więcej pudrowości, tym to bardziej będzie gdzieś widoczne jako makijaż. I potem z rzeczy tańszych, udało mi się znaleźć to w mojej kolekcji, to jest Cashmere Contouring rozświetlacz z gąbką i to jest odcień 01 Golden Beige. 01 sugerowałoby, że to jest rozświetlacz w odcieniu 1, czyli najjaśniejszy. I ja pamiętam, że tego nie używałam, bo po pierwsze opakowanie to jest takie, końcówka jest z gąbką i po drugie jest bardzo ciemnym. I kiedy nałożyłam go na twarz, to był dla mnie dramat, wyglądało to absolutnie koszmarnie. Widzicie, to jest taki odcień, on jest bardziej jak bronzer niż jak rozświetlacz. I to, co ja robię, używam znowu tego pędzla do kolor, który Wam ostatnio pokazywałam, taka taniożka totalna. Nabieram trochę tu na ten pędzel tego produktu i nakładam sobie tak trochę jak bronzer, trochę jak rozświetlacz i to w fajny sposób ociepla twarz i daje bardzo podobny efekt, jak takie można też bezpośrednio na pędzel nakładać, bo to jest taka gąbeczka, widzicie, dosyć obleśna. Aha, to się chyba zamknęłam to. Tak, czy ja to muszę otworzyć? Tak, teraz otworzyłam, dobra. I to daje bardzo podobny efekt jak wszystkie wysokopółkowe takie produkty i nawet Charlotte Tilbury ma swój produkt do konturowania też właśnie w bardzo podobnym opakowaniu. O, widzicie, jaki ładny odcień? Także to pewnie była inspiracja też trochę Charlotte Tilbury, ale kiedy nałożony jest w taki sposób właśnie pędzlem, być może Beauty Blenderem, ale nie używałam Beauty Blendera, to wygląda naprawdę ładnie. Ma trochę w sobie brązu, trochę rozświetlenia, ale też odcień jest na tyle chłodny, że niemalże można nim trochę konturować. Nie wiem, jak to widać na twarzy, a czy w kamerze, ale na żywo wygląda bardzo ładnie. Cera wygląda tak zdrowo, wygląda rozświetloną. Kosmetyk wygląda na twarzy, jakby był naprawdę, naprawdę taki wysokopółkowy. O, nie, naprawdę. Jeżeli ktoś mi powiedział, że to jest jakaś, nie wiem, właśnie Charlotte, albo nie wiem, jakiś Chanel, coś takiego. Oj, coś mi tam dzwoni. To naprawdę bym uwierzyła, bo popatrzcie, jest przepiękny, naturalny efekt. Ja mam też dosyć ciepły odcień skóry i na mnie wszystko wygląda troszeczkę bardziej chłodno, więc na was ten odcień może być trochę cieplejszy, ale na mnie wygląda niemalże jak coś takiego bardzo znowu unikalnego do konturowania. Mamy brąz, mamy błysk, ale na mnie ten odcień wygląda też tak trochę konturująco. No, skóra wygląda super. Właśnie wczoraj tego użyłam tak testowo. I strasznie mi się ten efekt spodobał. Widzicie, wyglądam jakbym była trochę bardziej opalona, niemalże jakbym miała trochę różu. No i jestem na pewno błyszcząca, ale no bardzo, bardzo fajny efekt. Także to jest to. Oczywiście teraz sobie użyłam trochę więcej tego produktu niż użyłabym normalnie, ale chciałam zaprezentować mniej więcej poziom glowu, rozświetlenia, jaki można uzyskać. I oczywiście, jeżeli macie skórę bardziej tłustą, nie lubicie błysku, no to użyć strategicznie w tych miejscach, które macie bardziej suche. Jeżeli macie skórę, nie wiem, bardziej suchą, to nawet można by to wymieszać odrobinę z waszym podkładem, tak mi się wydaje. Będzie więcej rozświetlenia, troszeczkę się przyciemni podkład, ale widzicie, jest taki bardzo zdrowy, naturalny efekt. Więc nie jest to tak subtelne i unikalne jak Charlotte Tilbury, ale jest naprawdę bardzo ciekawe.
Jestem ciekawa, czy jest też więcej odcieni, bo to jest, tak jak mówię, odcień jeden, czyli najjaśniejszy, a on zdecydowanie nie jest jakiś specjalnie jasny. No, ja nie mam jakiejś mega jasnej skóry, a dla mnie jest ciemny. Nie jest takim stricte rozświetlaczem typowym, tylko jest takim bardziej bronzerkiem odrobinę, powiedziałabym. I teraz sobie zrobię brwi. Ja używam tego Boy Brow teraz z Glossier. Wczoraj sobie zrobiłam henne na brwi i na rzęsy. Tak, bo sama sobie robię henne na brwi i na rzęsy. I chcę tylko je troszeczkę zaczesać do góry. Jakoś przyciemniłam sobie włosy. To teraz ten kolor, ja mam kolor brown. Czy to jest dark brown? Brown, po prostu brown. I wydaje mi się, że jest teraz naprawdę na mnie bardzo, bardzo fajne, także to sobie zrobię. Bardzo delikatnie, bez używania niczego bardziej intensywnego, żeby to było takie bardziej. Lubię takie włochate brwi, krzaczaste, o. Żeby było widać te pojedyncze włoski, takie trochę zmierzwione. Bardzo lubię ten efekt. I bardzo lubię, kiedy te brwi podniesione, te włoski brwiowe podniesione są do góry, bo to jakby. Troszeczkę daje, u mnie tak mi się wydaje, takie wrażenie liftingu, jakby oko było bardziej otwarte. Bo jakbyś miał to takie bardziej w dół albo w bok, to nie teges. Ale jak jest tak do góry są te włoski, to od razu mamy taki, wiecie, wyciągnięcie do góry, nie? Oko zostawimy sauté, żadnego cienia, żadnego tuszu do rzęs, niczego takiego. Można sobie podkręcić zalotką, to jest to, co ja ostatnio robię. I też przez to, że mam zrobioną hennę na rzęsy, no to one są podkreślone, mają jakiś tam kolor i nie czuję, żeby mi trzeba było w tym momencie tuszu, zwłaszcza jeżeli chodzi mi o taki bardzo, bardzo naturalny look. Także to jest zalotka. I ona po prostu podkręca nam rzęsy, otwiera automatycznie spojrzenie, bez obciążania dodatkowymi kosmetykami, tuszem do rzęs i w ogóle niczym takim. I tak, wczoraj kupiłam dwa fajne produkty, a czy myślę, że są fajne. Po pierwsze Kevin Ocon. I to jest jego róż w odcieniu Patrice, Deep Red. Czyli to jest róż w kremie, w takim bardzo czerwonym, lekko przerażającym odcieniu, ale to jest taki kolor, czekajcie, taki, który można wyblendować i on ma tak w sobie odrobinę chłodu i wygląda bardzo naturalnie na moich policzkach. Wygląda jak moje policzki po prostu rumiane w zimie. I kupiłam też dosyć podobny produkt z Burberry. Gdzie mam opakowanie? Gdzieś włożyłam, nie wiem. I to się nazywa Lip and Cheek Bloom i to jest odcień już teraz Rose numer 1. I to jest produkt, który może być używany i do ust, i do policzków. Zresztą tego też można i do ust, i do policzków. Widzicie, mamy całkiem różne podejścia. To nam, czyli to jak będzie jak róż w kremie, przepraszam, i coś na usta. To tak samo. Ta formuła jest bardziej taka woskowa. Ta formuła jest bardziej delikatna, bardziej troszeczkę jak chmurka. To nam da takie wrażenie świeżości, dziewczęcości, takie bardziej delikatne. To nam da też takie, tylko to będzie bardziej takie naturalne. Myślę, że ten odcień jest bardziej naturalny. Mało kto ma zaróżowione policzki w tym odcieniu, a to jest taki mega, mega naturalny, naturalny kolor. Więc spróbuję sobie użyć tego, dlatego że wygląda przerażająco. Naprawdę nie jest to przerażająca rzecz. Zrobię to paluchami. Bardzo delikatnie nabieram to tylko na palec, odbijam sobie tutaj na ręce, żeby nie wziąć nadmiaru i na moje puce. Odrobinę koloru po prostu. Nie rozcieram tego, żeby sobie nie zetrzeć wszystkiego, co mam po tym, ale nakładam tu, gdzie się naturalnie czerwienie jakby. Dodaję sobie czerwoności, ale tylko tam, gdzie chcę ją dodać. I widzicie, twarz wygląda od razu bardziej naturalnie. Przez to, że dodałam jej trochę tej czerwoności, to wszystko jakby wraca, ten kolor, naturalność. Oczywiście nie każdy lubi mieć tyle czerwieni na twarzy, ale to zdecydowanie u mnie wygląda mega, mega naturalnie. I to, co lubię jeszcze robić, to dodawać sobie trochę różu tu na nos, bo wygląda to według mnie uroczo. Odrobinę, oczywiście nie mówię o czerwonym nosie, tylko tak odrobinę koloru również na nos. Jeżeli gdzieś przesadziliśmy, to można się, czy nie bać się, wziąć swój korektor. Ja ten jest akurat fajny, bo można go normalnie wmasować. I tutaj, na przykład, gdy wyjechaliśmy za daleko, można sobie poprawić to korektorem, i on tak fajnie też blenduje się w ten nasz róż, i to wszystko będzie troszeczkę jaśniejsze, jeżeli trochę za daleko gdzieś pojechaliśmy. Także po prostu nie bać się, spróbujcie się takich kolorów. Możecie użyć w tym samym celu też oczywiście szminki, czerwonej szminki, różowej szminki. Kiedyś używało się szminki jako różu ogólnie, także w jakimkolwiek odcieniu szminki spróbuję sobie wklepać, najpierw rozgrzać w palcach, albo gdzieś tam na pędzlu, na czym wolicie, i delikatnie wklepać gdzieś tam w swoje policzki.
no, będzie to wyglądało bardzo naturalnie, albo pod podkład, albo na podkład i to jest to. I teraz może wzmocnię sobie odrobinę tym różem, bo też chcę go trochę użyć i pokazać Wam, bo dopiero raz go tak wypróbowałam. I to samo. I on ma takie trochę matujące wykończenie, powiedziałabym, czego nie zauważyłam wczoraj. Widzicie, on jakby zabiera błysk twarzy. O nie, ja chcę więcej błysku. Ale jest taki delikatnie różowy i jest niemalże matujący. Także jeżeli macie pewnie bardziej tłustą skórę, bo nie lubicie za dużej ilości błysku, to może się Wam fajnie sprawdzić. O nie, ale muszę wrócić z tym. No, on działa trochę jak taki primer, że minimalizuje pory, ale też nie ma żadnego w nim absolutnie błysku, więc to raczej będzie opcja dla ludzi, którzy nie chcą błysku. Ja chcę trochę więcej błysku. Wjadę sobie z tym błyskiem właśnie z Glossier, z ich rozświetlaczem w kolorze Quartz. On ma w środku taki balsam, a naokoło jest właśnie rozświetlający i delikatnie sobie, nie wiedziałam jak to zrobić, ale w ten sposób może porobię, albo lepiej to zrobię palcem, bo on jest też taki twardy, a nie chcę, żeby wszystko mi się pod tym rozjechało. I dodaję błysku tam, gdzie chcę, żeby był błysk, czyli pucki. I tutaj taka ładna linia. Lub kupidyna, grzbiet nosa i też trochę sobie dam na powieki takiego naturalnego glowu. Odrobinę. Dobra, to co jest teraz ważne, to jest zetrzeć cały podkład, wszystkie produkty kolorowe z ust. Bo one zabierają kolor i też jeżeli cokolwiek nałożycie na usta, potem to one będą takie bardziej suche, będzie dużo tego produktu, także trzeba zetrzeć sobie to, co mamy. I ja myślę, czego sobie użyję. Może sobie spróbuję tylko użyć odrobinę tego różu z Kevin Okłon, bo on ma taki bardzo naturalny, fajny odcień. O! I tylko w ten sposób delikatnie wklepać. Nic intensywnego. Nie musi być idealnie. Myślę, że to będzie skończony look. Bardzo mi się podoba. Oczywiście tutaj też, ażby się prosiło o czerwoną szminkę, ostatnio namiętnie używałam Nubli Dragon Fire, która jest absolutnie zjawiskowa, ale jako iż jadę na makijaż teraz, to nie będę tego robić. No i to właściwie tyle. Glow, naturalność, kremowość, zero pudrowości, totalny minimalizm. Zapraszam Was oczywiście do zabawy i eksperymentowania. Nie zapominajmy, że to jest tylko makijaż, który ma nam dawać szczęście. Dzięki i do zobaczenia znowu. Pa! Zostaw lajka. Ciebie to nie zaboli, a mnie da dużo szczęścia. Dzięki, pa pa!